na myśl o urokliwych ogrodach i parkach często przychodzi nam do głowy Francja, Anglia czy Holandia. Jednak te wszystkie niesamowite obrazy, które właśnie widzisz, to Polska, a dokładnie województwo lubuskie, które kryje w sobie prawdziwe skarby natury, które są na wyciągnięcie ręki. W Lubuskim na brak zieleni nie ma co narzekać. To najbardziej zielone województwo w kraju. Nazywane często zielonymi płucami Polski, jest domem dla dwóch parków narodowych, Ujście Warty oraz Drawieńskiego, 8 parków krajobrazowych oraz 61 rezerwatów przyrody. Wyobraźcie sobie, że prawie połowę jego powierzchni porastają lasy. To sprawia, że region ten jest idealnym miejscem dla miłośników przyrody, poszukujących ciszy i spokoju. Naszą podróż zaczynamy na granicy polsko-niemieckiej, dokładnie w Łęknicy, gdzie znajduje się jedno z najpiękniejszych założeń ogrodowych w Europie. Znajdujemy się w Parku Murzakowskim, który bez wątpienia jest jedną z największych atrakcji województwa lubuskiego. Spójrzcie tylko! Wow! Ten park jest przepiękny! Granice w parku, którą wyznacza rzeka Nysa Łużycka, można przekroczyć dwoma mostami. Po obu stronach rzeki znajduje się ponad 700 hektarów parku, który już w XIX wieku uznawany był za arcydzieło sztuki ogrodniczej. Kto za tym wszystkim stoi? Hrabia Hermann von Puckler Muskau, który stworzył tu dzieło swojego życia. W ten projekt włożył całe swoje doświadczenie, które zdobył podczas podróży. Do rozbudowy odziedziczonego zamku oraz ogrodu zaprosił znanych artystów, architektów, ogrodników. I co z tego powstało? Niesamowite założenie parkowe, które zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. I mimo, że hrabia nie dokończył wszystkich swoich pomysłów, musiał sprzedać majątek, to stało się pomnikiem jego niesamowitego marzenia i determinacji. Uwierzcie, zachwyca na każdym kroku. Polska strona jest dla mnie romantyczna i pełna niesamowitych przestrzeni, osi i punktów widokowych. Co tu dużo mówić? Die deutsche Seite ist wunderschön! Którą warto zobaczyć? Obie. Park Murzakowski miał ogromny wpływ na wygląd parków i ogrodów w Lubuskim. Jednym z nich był Park Książęcy w Zatoniu. To magiczne miejsce, które przyciąga zarówno turystów, jak i lokalnych mieszkańców. Zobaczysz tu ruiny XVII-wiecznego zamku, oranżerię, którą przekształcono w kawiarnię, gdzie możesz zamówić pyszne ciasta oraz kawę, fontanny, urokliwe białe ławeczki oraz mnóstwo alejek, które wręcz zachęcają, by się po nich przespacerować. A wszystko to dzięki żagańskiej księżnej Dorocie, która po przeprowadzce z Paryża zleciła znanym artystom zaprojektowanie parku książęcego wokół pałacu. Spacerując odnowionymi alejkami, można się naprawdę odprężyć. Kolejnym wielkim projektem księżnej był park pałacowy w Żaganiu, który przemieniła w romantyczne miejsce pełne uroku i tajemniczości. Ponoć wskazówki czerpała od samego hrabiego Pucklera Muskau. W swoich najlepszych czasach park był dumą nie tylko Śląska, ale i całych Niemiec. Teren parku zwiedzaj podążając trasą turystyczną Kamienne Ślady Przeszłości. Dzięki niej poznasz zarówno część reprezentacyjną parku zwaną Pałacową, Bażanciarnię, część dziką, a także zanurzysz się w historii i przyrodzie tego miejsca. Ile mam ciekawych informacji. Mapkę możecie pobrać w zabytkowym domku portiera, w którym znajduje się właśnie informacja turystyczna. Ruszajmy! Przespacerujesz się po suchej fosie, będziesz podziwiać maszkarony zdobiące fasadę pałacu, piękne rzeźby i liczne fontanny. Mariusz, zrób maszkarona. I piąty maszkaron, dawaj Mariusz, dawaj piątego maszkarona. Ale wiecie co?
Dzieciom i tak najbardziej spodoba się tu! W ośrodku muzealno-edukacyjnym w Słońsku. To obowiązkowy punkt na mapie województwa lubuskiego. Zobaczcie, ile tam się dzieje! Wow! To miejsce musi zobaczyć każdy, kto chce rozpocząć swoją przygodę w Parku Narodowym Ujście Warty. Park Narodowy Ujście Warty może nie rzuca na kolana spektakularnymi widokami czy ekstremalnymi atrakcjami, ale za to oferuje coś równie cennego. Spokój, przestrzeń i możliwość obcowania z naturą w jej najprostszej formie. Park jest domem dla 250 gatunków ptaków. Zobaczysz tam bociany, orły i inne rzadkie gatunki. Ogromne rozlewiska rzeki, liczne punkty i wieże widokowe, a także brązowe krowy, których jest tam całe mnóstwo! To jeden z najmłodszych parków narodowych w Polsce, a już zdążył zyskać miano jednego z 7 cudów Polski. Ścieżka przyrodnicza Olszynki to jedna z ciekawszych tras edukacyjnych w Parku Narodowym Ujście Warty. Trasa przebiega w formie pętli i rozpoczyna się właśnie tu, gdzie stoję. Za mną jest wieża widokowa i podążając ścieżką pokonacie 15 stanowisk edukacyjnych. Wokół drewnianych kładek znajdują się olszynki, stąd właśnie nazwa naszej ścieżki. Z ważnych informacji jest to jedna z nielicznych tras, na którą można zabrać swojego pieska, ponieważ tylko w północnej części Parku Narodowego może właśnie być na smyczy twój przyjaciel czworonożny. Psst! Weźcie ze sobą coś na komary, bo jest tu ich cała chmara i was zjedzą na bank. Wiemy już, że Lubuskie jest pełne zieleni, ale czy stolica województwa Zielona Góra ma również tyle do zaoferowania turystom? Odwiedzimy dzisiaj ogród botaniczny, palmiarnię, przy której znajdziecie 2 place zabaw, winiarnię oraz ogromne napisy Zielona Góra, przy których wychodzą świetne fotki. Ale czy to wszystko? Jest jeszcze wiele więcej. Oglądajcie! Znajduje się w centrum Zielonej Góry na Winnej Górze, gdzie od przeszło setek lat uprawiana jest winna latorośl. Dziś jest miejscem, symbolem, gdzie od 1945 roku spotykają się 2 tradycje winiarskie – polska i niemiecka. Zobaczcie! Jest też labirynt! Tuż obok palmiarni i labiryntu znajduje się nowoczesny plac zabaw, obok którego ciężko przejść obojętnie, szczególnie dzieciom. Plac jest fajowy! Plac podzielony jest na 2 strefy, dla starszaków i maluszków. Jest tam mnóstwo ciekawych konstrukcji, które mogą być sporym wyzwaniem dla dzieci. Ścieżka rowerowa i to, co mi podoba się najbardziej. Piękny widok na palmiarnię. Wejdźmy wreszcie do środka! W zielonogórskiej palmiarni można podziwiać około 150 gatunków roślin. Prócz egzotycznych palm znajdziecie tutaj także kaktusy, storczyki, bananowce, a nawet pomarańcze, które aż kuszą, żeby je zerwać. Musicie jednak wiedzieć, że palmiarnia to nie tylko egzotyczne rośliny. Znajduje się tu także kawiarnia oraz restauracja. My akurat trafiliśmy na chyba z 3 komunie, także lepiej wybrać się tutaj w tygodniu, gdy jest dużo, dużo spokojniej. Z najwyższego poziomu palmiarni można podziwiać panoramę na całą Zieloną Górę oraz przyjrzeć się, jakiej naprawdę wysokości jest największa palma daktylowa w Polsce. Gdy już zawitacie do stolicy województwa, nie możecie pominąć tego miejsca. Wasze dzieci wam tego nie wybaczą. I przyszedł czas na najmłodszy ogród botaniczny w Polsce, otwarty w 2017 roku. Choć jego powierzchnia nie imponuje, bo to zaledwie 3 hektary, czyli mniej więcej tyle, co 4 boiska do piłki nożnej, to zasadzono tu ponad 1500 gatunków roślin. Nie.
Nie ma co ukrywać, że dzieciom najbardziej spodoba się Miniza oraz dwa place zabaw dla maluszków oraz ten za mną dla starszaków. Zobaczycie tam wiele gatunków zwierząt, takich jak kury, króliki, kaczki, owce, a nawet pawie, lemury i małpy. To doskonała okazja, aby dzieci dowiedziały się więcej o zwierzętach, ich zwyczajach i potrzebach. Podczas zbierania materiałów do pierwszego filmu o niesamowitych jeziorach województwa lubuskiego odwiedziliśmy dwa miejsca, które choć w skrócie, ale musimy wam pokazać. Jesteśmy w Parku Miejskim w Sławie i tutaj niesamowite wrażenia robią te drzewa. Bajeczne, porośnięte bluszczem, aż tam, zobaczcie sami. Prawda? Robią niesamowite wrażenie, podobnie jak z malutkim, a jednak bardzo urokliwym parkiem w Łagowie, położonym nad jeziorem Trześniowskim. Jesteśmy w Łagowie, w parku przy Zamku Joanitów, który powstał w połowie XIX wieku po pożarze miasta. Zamek jest najbardziej znaną budowlą, ale nas również zachwyciły drewniane pomosty, kamienne mury, niesamowity kolor jeziora Trześniowskiego oraz ogromne drzewa, jak na przykład dąb, klon, lipy i świerki. Niektóre rosnące tu drzewa mają ponad 200 lat i zostały uznane jako pomniki przyrody. Dzieci też będą zadowolone, zobaczcie tylko. I oto jest plac zabaw przy samym zamku, ale również przy jeziorze. Będąc w Łagowie, nie zapomnijcie wypożyczyć rowerka wodnego i pokonać 80-metrowego przesmyku łączącego jezioro Łagowskie z Trześniowskim. To świetna atrakcja dla rodzin, dzięki której będziesz podziwiać zamek z zupełnie innej perspektywy. Na koniec mamy dla was prawdziwą perełkę. Park Książęcy w Iłowej, który swą różnorodnością zachwyca na każdym kroku. Powstał tam pierwszy japoński ogród w Europie. Park powstał na początku XX wieku z inicjatywy niesamowitego człowieka, hrabiego Fryderyka von Hochberga Fürstensteina. Ach, sprawdźmy, jak to powinno brzmieć. Friedrich von Hochberg Fürstenstein. Hrabia był wykształconym człowiekiem, znał kilkanaście języków, w tym japoński i chiński. Ale co najważniejsze, był ambasadorem Niemiec w Japonii i swoje wrażenia z Osaki przeniósł właśnie tu, do Pałacu w Iłowej, tworząc cztery ogrody. Japoński, chiński, angielski oraz francuski. Mariusz, idziesz? Nie, biegnę! Park w Iłowej to idealne miejsce na sesję zdjęciową. Zobaczcie tylko! Największe wrażenie robi jednak ogród chiński. Otwierają go bramy księżycowe, czyli dwa ceglane mury z owalnymi otworami. Za nimi znajduje się mostek miłości z chińską pagodą. Bramy i łukowate mostki to nie tylko ozdoba, ale także harmonijne rozwiązanie, które sprzyja dobremu chi. Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie go odwiedźcie. Niech te zielone skarby lubuskiego krajobrazu staną się waszą inspiracją do odkrywania piękna natury, a każdy dzień nową, niesamowitą przygodą. Przekonajcie się sami, że Lubuskie jest warte zachodu. Do zobaczenia w Lubuskiem! Aha, przygoda!